Siema. Witam bardzo serdecznie, kochani widzowie, na kolejnym przesympatycznym odcinku. Mam troszkę energii, więc teraz nagram sobie kilka odcinków, prawda, na zapas, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jakie to odcinki będą nagrywane, bo teraz nagrywam odcinek na kanał główny, ale za chwilę, zaraz po tym będę nagrywać kolejne dwa odcinki na kanał plusowy, więc zapraszam was bardzo, ale to bardzo serdecznie, ponieważ tam się dzieje. Się dzieje, więc zapraszam was tam oczywiście. Będzie mi bardzo miło, jeżeli wbijecie na plusa, ponieważ rozwijamy się tam niesamowicie szybko. Przychodzi was tam coraz więcej, więc bardzo się cieszę. Fajne wyświetlenia tam robimy i tak dalej, więc naprawdę dziękuję wam bardzo za to, że tam jesteście. A ja tutaj, prawda, zakapturzony, prawda, poproszę was o łapkę w górę, żeby tutaj było też jak najwięcej łapek w górę, bo tam jest, prawda. Zostawcie łapkę w górę dla psa. No, chcę bardzo łapkę w górę. Chcesz łapkę w górę? Nie, nie gadaj. Chcesz łapkę w górę? Naprawdę chcesz łapkę w górę? Co? Co? Chcesz łapkę w górę? Co, aż z radości wejdziesz na stół? Dobra, nieważne, nie wiem, czy mnie było słychać w ogóle. W każdym razie stawcie łapkę w górę dla psa, żeby po prostu on, żeby był zadowolony piesek, bo łapki w górę też uszczęśliwiają pieski. W szczególności tego psa, ten bardzo lubi łapki w górę. Nieważne, w każdym razie jesteśmy na Palionowie i bardzo ważna sytuacja. Ten odcinek, który teraz zobaczycie, on wleci... nie mam pojęcia kiedy, Milki wyszła z serwera w ogóle. Była na serwerze. A akurat odcinek będzie się dotyczył jej, chyba, no bo w końcu jesteśmy w sytuacji, prawda, no bardzo cienkiej, że tak to ujmę. Zaraz w ogóle przejdziemy do tematu, o którym chcę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Coś, co pominąłem i coś, co głupio, że w ogóle pominąłem, więc za chwilę do tego przejdziemy, ale tutaj, jeżeli jesteście bardziej ciekawi tego miejsca, które tutaj jest, prawda, ogarniane, zapraszam bardzo na plusa, ponieważ tam odcinki się pojawiają właśnie z tego, jak próbujemy z tego wiśniaka wcisnąć najlepsze enchanty. Tyle, dobra, idziemy dalej. Idziemy w takim razie przejść do tego, o co chodzi po prostu w dzisiejszym odcinku, a mianowicie, słuchajcie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na jednym z odcinków, znaczy w sumie na wczorajszym odcinku, byłem w domu Milki i wchodziłem w tą tajną bazę moją. I, a wiecie co, wejdźmy tym razem inaczej. Inaczej, z tego naszego miejsca tutaj, prawda, które mamy, to nasze tajne wejście, wykorzystajmy je w końcu, zamykamy to. I słuchajcie, przechodziliśmy tędy, wezmę sobie pochodnię w łapę, żeby tutaj, prawda, mogę to nawet oświetlić tutaj, żeby to jakoś wyglądało, bo to jest strasznie ciemno. Ale przechodziliśmy tutaj i zauważyliśmy jedną bardzo ważną rzecz, którą pominąłem, bo wytłumaczyłem sobie to czymś, co było totalną nieprawdą. I zaraz wam powiem, o co dokładnie chodzi. Czekajcie, tylko tutaj strasznie długo się przez ten tunel idzie. Widzicie to niebieskie? Ja zobaczyłem to niebieskie, a tam wcześniej w ogóle była taka zmieniona podłoga, tak jakby. Ja myślałem, że to jest wszystko przez to. Ale to nie jest przez to, to nie może być przez to, bo patrzcie to. Tutaj są kolorowe rzeczy, jest różowy i niebieski. Patrzcie to. Widzicie, jak to jest nisko? To jest niemożliwe, żeby to było to. Tym bardziej, że uwaga, sprawdźmy to. Dlaczego by nie? Sprawdźmy. Wejdźmy tutaj na dół i zobaczycie teraz, o co tutaj mi dokładnie chodzi. Patrzcie. Widzicie to? Ściana się kończy tu. To nie może być to, poza tym to jest tylko niebieski, nie ma różowego. To by oznaczało, że coś by musiało być dalej, ale to jest o wiele wyżej, więc... To nie jest to, to nie jest to. Tam musi być coś innego, więc ja koniecznie muszę tam teraz wejść i zobaczyć, co tak naprawdę tam się kryje. Gdzie jest to prze... To jest tak wysoko, widzicie tutaj to... Patrzcie, teraz musimy... O nie, ja tu teraz nie wejdę. Dobra, musimy inaczej zrobić. Dobra, wyjdźmy w takim razie na górę. Wejdźmy normalnie tym domem Milki. Nie ma jej na serwerze, możemy się czuć bezpiecznie. Wchodzę jak do siebie na chatę w ogóle, nie? Pum, otwieram, wchodzę do środka. Nawet tu mi się niespecjalnie chce cokolwiek, prawda? Albo może, dobra, wejdźmy jednak tutaj jakoś tak w miarę kulturalnie, że tak to ujmę. Dobra, przechodzimy tu. Tu jest ten mechanizm, który żeśmy ostatnio wykminili. No po prostu jestem tak z niego dumny, że to jest szok, nie? Dobra, wchodzimy tutaj na dół i przechodzimy tędy. I teraz dokąd to prowadzi? Dokąd to prowadzi? Tu chyba najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu rozkopać to i wejść na dół. Tak mi się wydaje, serio. Robimy tak. Rozkopuję to. Okej, jest tutaj jakieś pomieszczenie. Dobra, mam nadzieję, że stąd wyjdę później jakoś. Uwaga, schodzimy na... Nie, to się nie dzieje, naprawdę. Kołyski. Kołyski. Nie, to się kurde nie dzieje, naprawdę, widzowie. To jest niemożliwe. Nie, dobra, tu jest jakieś wyjście. To jest tutaj? Nie. Ona to całe zmieniła tu. Tu było inaczej, tu, czekajcie. Tutaj była skrzynka. O! Okej. Dobra, zupa z bobra. Czekajcie, tutaj jest ta skrzynka, która kiedyś była. Tu była kiedyś skrzynka, widzowie. Nie wiem, czy pamiętacie. Dobra, muszę to sprawdzić. Jest. Jest, tylko jest zamurowana, nie da się do niej dostać. Czy ona tu dalej coś trzyma cennego? Ej, kurde, ale robię teraz akcję przypałową.
A, to jest to mleko! O nie, nie, nie! O nie, nie, nie! Dobra, dobra, czekajcie, murujemy to tutaj. Mam nadzieję, że się nie zorientuje, że my tu byliśmy. Ej, to... Nie, w ogóle! Na pewno się nie zorientuje! Nie, nie, na luzie, spokojnie, na pewno się nie zorientuje. Dobra, wyjdźmy tu na górę w takim razie. Nie wiem, dokąd to prowadzi, ale tu była jakaś taka... Dobra, czyli tu po prostu ona sobie coś zrobiła takie coś, żeby móc wychodzić. Okej, bardzo dziwne, ale nieważne, jest ta skrzynka tam. No i pamiętacie to? Tam była ta skrzynka. I ona to całe zmieniła, teraz tutaj jest spokój dla dzieci. Ja nie mogę, co to ma być? Dlaczego? O dobra, ale możemy z tego wywnioskować jedno. Emilia myśli, że ma dwójkę dzieci. Jedno to dziewczynka, drugie to chłopczyk. I na pewno będziecie pytać, co sobie zrobiłem w palec. Zamówiłem sobie dzisiaj kebaba. I on był przyszedł w takim kartonie. Ja po prostu pociągnąłem palcem po tym kartonie i sobie rozciąłem. Więc dlatego mam, że tak to ujmę, plaster, jakbyście pytali, bo na pewno będziecie pytać. Tak sobie teraz uświadomiłem, że na pewno byście zapytali. Dobra, nieważne, wracać do tematu. Co to ma być? Co to ma być? Ja nie akceptuję czegoś takiego. Nie ma tych dzieci. Widzowie, nie ma dzieci, rozumiecie? Po prostu to musimy sobie jasno, po prostu wprost powiedzieć. Nie ma tych dzieci. Ja wiem wszystko, co się działo i tak dalej. Pamiętam i nie ma tych dzieci. To jest bardzo, ale to bardzo ważna informacja. Więc ja nie wiem, dlaczego ona tak sobie ubzdrała, że te dzieci są. Totalnie tego nie rozumiem. Totalnie tego nie rozumiem. I nie wiem, co mam o tym myśleć, ale... To nie wygląda póki co podejrzanie. Tu za bardzo nic nie ma też tak swoją drogą. I nawet nie wiem, co by tu mogło być. Szczerze mówiąc, może jakieś ukryte przejście pod łóżkiem. Nie, dobra, pod łóżkiem nic nie ma. Może pod tym. Może pod tym jest coś. Pod tym też nic nie ma. Dobra, no czyli tak naprawdę tutaj nic nie ma tak, w tym wszystkim. I tak, no nic tu nie ma po prostu, więc możemy stąd wyjść. Ale i tak mimo wszystko to jest kurczę podejrzane, co tu się dzieje. I mi się to mega nie podoba. Mi się to bardzo, bardzo, bardzo nie podoba. I wydaje mi się, że będziemy potrzebować jakiegoś miejsca, w którym będziemy mogli przygotować jakieś, że tak powiem... jakąś miksturę, która może pomoże Emilii odzyskać pamięć w pełni, która w końcu jej wybije te głupoty z głowy i tak dalej. Ja pójdę sobie szybko w kimę, żeby tutaj, prawda, nocy nie było, bo w nocy nocą to się nogi pocą, wiecie o co chodzi, więc nocą nie można, bo nocą nie można. Marek znowu A napisał na czacie, to jest w ogóle człowiek, który wiecznie pisze A. On po prostu nic innego, jest tak, A i nic. Nie wiem, co on ma taki nawyk, po prostu sprawdza chyba, czy czat działa. Nie wiem, nieważne. W każdym razie, słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Tak jak powiedziałem, musimy, podejrzewam, że będziemy musieli przygotować miejsce, w którym po prostu będziemy mogli przygotować jakąś miksturę, którą po prostu podamy Milki. Jak widzicie, zrobiłem tutaj taką trasę. Już ją chyba pokazywałem na jakimś odcinku. Ona idzie sobie tutaj, 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 tutaj i tutaj jest mur. W tym miejscu oficjalnie mówię, że wybuduję laboratorium. Laboratorium, które będzie przystosowane do tego, żeby stworzyć tutaj miksturę, która pomoże Milki odzyskać całkowicie pamięć, która wybije jej z głowy te bzdury, która pomoże jej, prawda, zrozumieć, jak faktycznie było. Tutaj jest, moim zdaniem, idealne miejsce na to, żeby tutaj coś takiego wybudować. Piękny będziemy mieli widok na Palionowo, na piękną, wykrzywioną wieżę, prawda, tutaj. I w tym miejscu, na plusie, będę budować laboratorium. Kiedy? Chyba już jest. Albo będzie? Chyba będzie, jutro. Więc, no, będzie jutro. Zapraszam jutro, ja tu mam, w ogóle mam plan, czekajcie, mam tak, że będzie to, to będzie jutro. Jutro o godzinie 14:14 tutaj budujemy laboratorium, więc zapraszam was bardzo serdecznie na plusa, ponieważ tam to będziemy robić. I to jest moim zdaniem, kurczę, świetny pomysł, żeby budować laboratorium. Muszę znaleźć jakiś plan na to laboratorium i tak dalej, ale myślę, że będzie wyglądać fajnie. Chciałbym zrobić takie fajne, nowoczesne. I jak to zrobimy, to po prostu wykorzystamy to miejsce do tego, żeby stworzyć jakąś miksturę, która po prostu pomoże Milki odzyskać całkowicie pamięć. Nie wiem totalnie z czego to miksturę zrobimy i co to będzie za mikstura. Mam nadzieję, że po prostu się to uda i nie będzie to zbyt ciężkie do zrobienia, ale no trudno. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ale co ja tu jeszcze bym mógł zrobić w sumie z tym związanym? Ja nie wiem za bardzo, co ja mam o tym myśleć, widzowie. Ja myślę, że wy powinniście napisać mi w komentarzu, co sądzicie w ogóle o tej całej sytuacji i po prostu musimy podjąć jakieś, kurcze, że tak powiem, racjonalne kroki w tym wszystkim. Bo to, że ona tutaj myśli o tych dzieciach, to jest dla mnie totalnie, że tak powiem, no chore to jest. To jest po prostu chore, nie? Dzieci nie ma. Wiecie, o co chodzi, nie ma ich. A ona po prostu sobie ubzdrała, że one są. I to jest dla mnie totalnym zaskoczeniem. Wydaje mi się, że to jest, no, ja wiem, że się powtarzam, ale wydaje mi się, że to jest kwestia tego po prostu, że ona jak przypomniało jej się to wszystko, co się działo na Palionowie i tak dalej, jak wróciła jej pamięć, to po prostu ta pamięć jeszcze nie do końca się przyswoiła. I możemy liczyć na to, że po czasie wszystko się zrobi i wszystko się unormuje i po prostu ta pamięć do niej wróci. Ale nie mamy takiej pewności, wiecie o co chodzi. Nie wiemy, czy na pewno tak będzie, więc po prostu trzeba wziąć pod uwagę, że może tak nie być. Wezmę te jagody, bo one tutaj mi fajnie rosną, właśnie sobie teraz przypomniałem o tym. To jest mega fajne, te jagody ogólnie, że one tutaj sobie tak, prawda, fajnie ten, ale możemy wykorzystać też do jakiegoś
do jakiejś ozdoby. Na pewno to wykorzystamy jakoś, może nawet i w laboratorium, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, no sytuacja nie jest kolorowa, widzowie, nie jest kolorowa. Czekam na wasze informacje, co wy byście zrobili na moim miejscu tutaj w tej sytuacji. Bo ja szczerze mówiąc, nie wiem. Ja szczerze mówiąc jestem gotowy się poddać, bo to, co się tutaj dzieje jest... No nie wiem, poddać się i powiedzieć, niech czas zrobi swoje, no bo tak naprawdę nie wiem totalnie co robić, a mam nadzieję, że ta pamięć do niej wróci, ale to wszystko tak naprawdę się okaże w przyszłości. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o 14.14 na Plusie i o 19.19 tutaj na kanale. Trzymajcie się, pozdro, pa pa!